mogę się założyć, że większość osób, które odpadło od ściany, no oczywiście zawisając na ląży, na torberze, udało im się to w momencie, kiedy przepinali karabinczyk. Nie ma opcji. Naprawdę nie ma opcji. Dochodzimy do ciekawego przejścia w skałach. O. Postanowiłem to nagrać. Mam nadzieję, że zmieszczę się bez ściągania plecaka. Zmieściłem się. Zbliżamy się do komina. Ciekawe przejście. Kolejna szczelina skalna. O, jest dobrze. Nie wiem, jak oświetlenie jest. Akustyka się zmieniła. O, niezły smaczek. Chwilka na złapanie oddechu. Troszkę naszki bez liny. Nie wykluczam, że kolejnym razem zabiorę ze sobą też rękawiczki pełne, rękawiczki z plecami, bo w pewnych momentach chwyta się jednak gliny końcami palców. Jest to na dłuższą metę dość uciążliwe. Musi, żeby tam wejść, ale nie mam niestety nic, co by nic mi pomogło. Oprócz łańskiej fantazji. Pięknie. Ciekawe, że tu wszędzie są krzyże, bo widzę krzyż na tamtym szczycie, a jeżeli tam byśmy szli, to czeka nas jeszcze spora wycieczka. Ekspozycje są po prostu czaderskie. Cudownie, po prostu cudownie. Cały czas koncentrowany. Pomimo tego, że papra mnie miłosiernie, na drugim kanale mózg intensywnie pracuje, wybierając najlepsze miejsca dla rąk i dla nóg. Kwestia zmęczenia? Nie wiem, powiedzmy 4 w skali
do 10. Kondycyjnie nie jest źle. Siłowo chyba też nie mogę narzekać. Sądzę, że te 500 prawie kilometrów, które zrobiłem nie tak dawno, dobrze wpłynęły na moją kondychę. Kurde, nie patrzyłem się, jak chwytam linę, tylko patrzyłem się, gdzie stawiam nogę. Zamiast złapać linę, złapałem powietrze przed nią. Nic groźnego, bo cały czas środek ciężkości na ścianę, ale daje do myślenia. Ładne przejście z kałkami, naprawdę. Malownicze. Ciekawe podejście. Tamte poprzednie były takie dość spokojne. Może to jest to wyzwanie przed szczytem, na które liczę i o którym cały czas mówię. Piękna ekspozycja. Mamy teraz z 5 metrów w dół sporo kółeczek. Nie powinno być źle. Perfekcyjnie. Zobacz. Widzisz? I potem tam przechodzimy przez załamanie skalne. Prawda jest taka, że muszę uważać, bo jak pierniczę kolanem, to dalej będzie ciężko. Te skały, po których teraz idę, mam wrażenie dość kruchych. Nie wątpię, że miałoby chęć się odłamać. Dlatego trzeba być cały czas czujnym. Nie wierzyć im wcale. Tylko robić robotę. O, znowu fajna ekspozycja. Przy moich umiejętnościach nie mam wcale. Nawet nie mogę sobie wyobrazić przejścia tego szlaku, gdyby tu nie było liny. Nie mówię nawet o stopniu. Dobra, idziemy się do góry. Ciekawe przejście. Znowu trochę w dół. Właśnie pierdyknąłem się kolanem, bardziej obtarłem na szczęście, ale tak coś czuję, że następnym razem to chyba trzeba będzie spodnie z drugą nogawką założyć. Będzie to bezpieczniejsze. Na kolan, miałem się zamknąć, widzisz, znowu. Ależ tu pięknie. Ekspozycje po prostu fantastyczne. Podejrzewam, że moja babcia by tu mogła przyjść. Dobrze, żartowałem. Chyba się by to nie przyszło. Ale cudnie, to są naprawdę super miejsca. Zobacz, takie półeczki. I wychodzimy za załom. I widzimy, co? Widzimy kolejne piękne zbocza. No dobra, to zobacz, gdzie jesteśmy. Pod nogami mamy to. Jesteśmy stamtąd. Nie wiem, która godzina. Nie interesuje mnie to. Ja mam robotę do zrobienia.
Po cichu liczę, że ten materiał będzie łatwiejszy. W czym łatwiejszy będzie? Łatwiej będzie go przygotować, obrobić, pociąć. A jak sobie przypomnę to ważne słowo, to ci powiem. Dlatego, kto wie, może filmik z przejścia z Radką wyjdzie nawet wcześniej. O kurczaczki, od filmika. Filmiku ze szlaku topaskiego. Zobacz, co nas czeka. Widzisz? Tu będziemy sobie schodzić. Gdzieś tam będziemy leść. Nuda. Nuda. Maniek. Powiem tak. Tu oglądasz. A mam nadzieję, że będzie ci się chciało. To powiedzmy, że ten odcinek dedykuję tobie, mój przyjacielu. Pamiętam kamieniołomy na zimniku, nasze wspinaczki i skoki do wody. Wspinaczka jest, skoków bym nie chciał, ale nie przeszkodzi mi to z tego miejsca pozdrowić. Mańka, ty już wiesz, że to o ciebie chodzi. W międzyczasie przekosiłem batonik proteinowy. Wypiłem troszkę wody. 5 minutek posiedziałem sobie. Tak, żeby nabrać sił i lekko odciążyć ręce. No i sięgamy dalej. Fajne widoczki na dole. Za dużo metrów nad poziom morza się nie podnieśliśmy od ostatniego razu. Bardziej poziomo idzie Via Ferrata. Ale nie zmienia to faktu, że jest przyjemnie. Ale fajnie. Doszliśmy do takiego miejsca. Półka skalna. Lina się skończyła. Jakieś tam znaki, że szlak ciągnie się dalej, są. Ale szedłem kawałek do przodu i brnąłem prawie po pas w liściach, więc zastanawiam się, czy ten oto tutaj koniec liny to nie jest koniec Via Ferraty. Idę to sprawdzić. Niezłe niebo za mną. W tym nocniku na głowie wyglądam odlotowo. Dlatego sprawdzę. Pójdę razem z tobą, żebyś nie myślał, że oszukuję. Dorzuciłem swój mały kamyczek do kopczyka.
z tyłu. O, pokażę ci, który. Może jakaś zła dusza go nie zrzuci. O, to ten. Dopełzliśmy do oznaczenia. Czyli gdzieś tam jeszcze generalnie powspinamy się trochę do góry. Ja ci zaraz pokażę widoczek, miejsce, w którym jesteśmy. Jest naprawdę fajnie. Odczuwam już lekkie zmęczenie. Pewnie gdybym sobie zrobił przerwę z 20 minut, byłoby inaczej, ale po co mam sobie robić przerwę, jak szczyt jest niedaleko. No i mam nadzieję, że go za chwilkę zdobędę, a ty razem ze mną. Przez ostatnich kilka chwil właziliśmy trochę żlebem, trochę trawą. Drapaliśmy się na pewną wysokość, nie wiem jeszcze jaką. W sumie to zaraz mogę sprawdzić i będę wiedział, ile zostało tej feratki do góry. Kolejna droga ewakuacyjna. Tędy można też opuścić sobie szlak. Na dole punkt widokowy, jak się mogę domyśleć, zabezpieczony. Nie wiem, dlaczego ta lina schodzi na dół, bo przecież chyba tam raczej nie będziemy szli. Nie wiem, o co chodzi. Może coś przegapiłem. Całkiem możliwe, że było inne wejście, którego nie zauważyłem. I poszedłem tym prostszym. No ale tak widać miało być. Trochę szkoda, bo tu były fajne ekspozycje. No ale nic, za to jest coś na następny raz. Tak? Tak. Dochodzimy do finałowego podejścia. Tak jak ci mówiłem, wydaje mi się, że tam, gdzie były te liście, feratka piła się pionowo do góry. Ja jej nie zauważyłem i poszedłem jakimś obejściem. Tak. Wszechświat zadecydował, a ja się nim zgadzam. Zobacz. Pchamy się do góry. Tędy. Po tych skałkach. No i co? I pewnie na szczyt. Może się okazać, że jest to najtrudniejsze podejście na tej trasie. Ale niekoniecznie. Trzeba uważać, bo ściana niesie pionowo do góry i tu się w drogę. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze, że jest ta klamra, bo byłoby jeszcze ciekawsze. Jakoś trzeba tutaj przestawić nogę. O, jakoś tak. No, tutaj już ręce pracują maksymalnie. Myślę, że te wielkie klamry to są po to, żeby na nie chwilę odpocząć. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, taki finał w sumie, o którym mówiłem. Sorry za te dźwięki, ale nie, oła, nie jest lekko. Coś mi pykło w plecach. Nie ma miękkiej gry. Tak sobie wyszliśmy. No, dało troszeczkę w kość to wejście. Nie należało do tych najprostszych, ale to dobrze. Mam przeczucie, że zaraz kończymy feratkę. Coś mi wyszło do ucha. Owad jakiś, ale sądzę, że go wygoniłem.
a ich oczom ukazał się las. Jaki las? Las krzyży. Mamy to. Widzę krzyżyk. A to oznacza, że jesteśmy prawie na górze. Podejdę jeszcze tutaj, bo jest przedni widoczek. Ja się trochę rozpędziłem. Cudnie. Głupio by było się spieszyć na sam koniec. W sumie to na sam początek też. Co mi się wydaje, że znowu się pospieszyłem. Bo feratka se spierdziela w bok. Jakaś roślinka pod palcem. I ma nam jeszcze coś do powiedzenia. Nie szkodzi, wchodzimy. Gdzie diabeł nie może, tam Arkadiusza pośle. Zobaczcie, co mamy. Myśmy doleźli. Hopy i baby. Brawo my. Ucha! Zajebiście. Jesteśmy. Tutaj. Tu jestem ja. Żeby nie było, trochę zmęczony. Zaraz zobaczę, ile nam czasu zajęło wejście. No trochę zajęło, zaraz ci powiem. Ale jest naprawdę grubo. No dobra. To wyszliśmy tu o 8.15. Jeśli się nie mylę, to do wiaferatki doszliśmy za 5.06. Tak? Czyli wyszłoby na to, że 2 godziny 20 minut. Pewnie z klikaniem karabinczkawiem byłoby dłużej. Nie jestem pewien, czy to przejście, które ominąłem, nie skróciłoby drogi. Jeszcze może jakaś fota na krzyżu. I już. Postanowiłem nagrać jeszcze panoramę z góry. Nie wiem, ile czasu będę schodził. Nie ma to specjalnie znaczenia. Ważne jest to, że wszedłem. Wspomniałem na początku, że mam plan wejść wyżej niż inni. Widziałem fotki na tym krzyżu. Ludzi, którzy stali na ramieniu poziomym. Wariaci jacyś, nie wiem. Chyba się szaleją najedli. Żebyś nie myślał, że to takie całkiem pitu-pitu, to pokażę ci, jak wygląda widok z góry. Trochę się ciężko tu wchodzi jedną ręką na ten krzyżyk, ale czego się nie robi dla ciebie. Widzisz, tak to mniej więcej wygląda. My jesteśmy na krzyżu. Głupio to zabrzmi. Ale tak. Ach. Widok piękny. Ja szczęśliwy. Plan zrealizowany.
Same zejście też jest malownicze, wręcz zniewalające. Widoki tradycyjnie czaderskie. Fajna miejscowa na biwak. Pewnie jakoś tam się można wdrapać. A tu zobacz, za niespodzianka. Tak jak powiedziałem. Co chwilę zrywam pajęczyny. Raz na mnie wlazł taki pająk w Chorwacji. Bydle wielkości 5 złotówki. Emocje były. Dobrze, że mnie nie zżarł. Kurde, zobacz. Naprawdę ciekawie to wygląda. Formacje skalne potrafią zwalić z nóg. Kolejny plan do wykonania to przejście jakiejś ciekawszej grani w Tatrach. Mam pewien pomysł. Tylko nie wiem, czy mi odważności starczy. Zapomniałem o kleszczach. Generalnie na wędrówce to chroniły mnie spodnie zaimpregnowane kleszczobójczym środkiem. A teraz muszę liczyć tylko na to, iż poczuję, jak mi łaskoczą, przemierzając między moimi owłosionymi nogami, a dokładnie między włosami na nogach. Zobacz, jakie pejzaże. No, to jest coś niesamowitego. Robi to ogromne wrażenie. Ktoś sobie wybudował altankę na zboczu góry. Ścieżka meandruje sobie wśród wzgórz. Okrążamy z drugiej strony, teraz południowej, wschodniej raczej, górę, na którą się wpięliśmy po stalowych linach. No dobra, słuchaj. Zamknę się w końcu. Wyłączę kamerę. Widoki były, a ja się zaraz wypierniczę za darmo. Zejście zajęło ponad godzinę. Po drodze zdarzył się drobny wypadek. Straciłem równowagę, poślizgnąłem się i nadepnąłem sobie na ścięgno Achillesa w prawej nodze. Czyli właśnie to kontuzjowane. No i zaczęło się odzywać poważnie. Mamy przyjaciela. Cześć, pieseczku. Będziesz mnie gryźć, czy nie będziesz? Czy jesteś dobry piesek? Chyba jest dobry piesek. Z takich wniosków, a miałem chwilę, żeby przemyśleć, to pierwsze jednak rękawiczki kryte z palcami. Kijki składane, krótkie, lekkie, bardzo by się przydały. I przy wejściu, a szczególnie przy zejściu, bardzo dużo sypkiego materiału było na szlaku. Widzicie, poznajecie armaty. Jak wychodziliśmy, było ciemno. Stąd wystartowaliśmy. O! I tutaj zaczęliśmy i tu skończymy. Słuchaj, no jak już tu jesteśmy, to wejdźmy do góry. Zobaczmy, co to za pomnik i komu poświęcony. Jeżeli chodzi o kwestię zmęczenia, no to wiesz, spałem 2 godziny. Tak z ręką na sercu, to może ze 2,5. Budzik nastawiłem za 15:03. Przepraszam, 15:03. A o 3:00 już byłem żwawy i zdrowy. Tu mamy takiego jegomościa. Alpini Delle Valli. Dalej nie czytam, bo będę pewnie jakieś bluźnierstwa opowiadał. No cóż, to na tym kończymy. Tak kończy się przygoda z Via Ferratum.
Mam do ciebie prośbę. Ja nie poleniłem się, żeby przygotować ten materiał także dla ciebie, a ty, bardzo proszę, nie poleń się, żeby zostawić suba, łapkę w górę i oczywiście komentarz. Dziękuję. Już wkrótce materiał z miesięcznej wędrówki po Chorwacji. Zapraszam.